Hej, hej, witam się z Wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy Was wspólnie na wspólny dzień z nami. Także dzisiaj, moi kochani, mamy zamiar Was zabrać w okolice naszej posiadłości, na której co prawda nic nie ma. A nie, przepraszam, jest jedna rzecz. Tomek, jaka? Nie pokazuje się. Garaż. Słuchajcie, zabierzemy Was na działkę, gdzie pokażemy Wam garaż, który skręcał Tomek. Garaż był używany, był w stanie, no, takim... Dosyć kiepskim. Dostateczny? Czy dopuszczalny? Dopuszczalny dla nas. Dopuszczalny, czyli ocena 2 na 5. Ale my nie potrzebujemy blaszaka w jakimś idealnym stanie, dlatego że ten blaszak potem nie zostanie u nas na działce. My go po prostu albo sprzedamy, albo zobaczymy, czy się nie rozleci sam tak naprawdę, albo nie odfrunie. Nie odfrunie, ale sprzedamy go. Pewnie go sprzedamy. Więc dzisiaj plan jest taki, że zaraz jemy śniadanie. Myślałam, że w ogóle dziś pojedziemy na śniadanie, ale od 10-11 są, wiesz, otwarte lokale, więc chyba zjemy tutaj po prostu. A myślałam, żeby pójść na spacer z Lauru i po południu pojechać na działkę i ewentualnie potem do Enzo. Co myślisz? No, może być. No, także tak jest. Plan oczywiście, wszędzie zabieramy Was ze sobą i zobaczycie w ogóle, jak Tomek skręcił blaszaka i ja zobaczę, jak skręcił blaszaka, dlatego że ja go nie widziałam. A z takich nowości to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, najpóźniej za 2 tygodnie, bo jeszcze zobaczymy, kiedy Tomek będzie mógł go zawieść, a co kibelek. No. Także nie pokazuję Ci, bo Tomek jest jeszcze w stanie nieużywalności, ja się właśnie ubrałam. Aha, sukienkę, którą, czekajcie, którą pokazywałam Wam w holu, o Jezu. Tak, zabrałam mieszkanie. W holu lumpeksowym w poprzednim odcinku, możecie się oczywiście cofnąć i zobaczyć sobie. I wygląda ona w ten sposób. Także jak widzicie, tak się prezentuje na mnie. Ja tam co prawda nie pokazywałam Wam, jak te ubrania wyglądały na mnie. Tam w sumie kurtkę mogliście zobaczyć i bluzkę, którą miałam na sobie. Ale na pewno te ubrania, które tam były pokazane, będziecie mogli sobie obejrzeć na najbliższych vlogach. Tak? Także ta sukienka bardzo fajnie wygląda. To też mówi, że ogólnie spoko. Także tak jak Wam mówiłam, ona jest do połowy uda. Nawet trochę dalej bym powiedziała, że praktycznie przed kolano. Co? Śniadanko jemy. Także ja robię śniadanie, kawę i zaraz się pewnie zobaczymy. Pogoda jest dosyć ładna. Mam nadzieję, że nie ma upału, ale chyba te upały największe minęły, tak czy inaczej. Lek, który ratuje nam skórę, jak Laura ząbkuje, to jest Dentinox. Tak, Laura? Bo Laurze już wyszły ząbki, niedawno co prawda, 2 dolne. Dosyć późno, bo Laura ma 10 miesięcy za chwilę, ale mojej siostrze, córce też tak późno wychodziły zęby i moja dentystka i nasza przyjaciółka powiedziała, że im później ząbki wychodzą u dziecka, to jest to lepiej, bo po prostu dłużej ma zdrowsze ząbki, a jeżeli pierwsze ząbki wyrzynają się do roczku, to jest jak najbardziej normalne, a my używamy właśnie konkretnie tego żelu i nam się sprawdza, także mogę Wam polecić. I tak, ja na śniadanie standardowo omleta pokazywałam już Wam nieraz. Jak widzicie, tutaj kawałek został ukrojony dla Laury. Laura dzisiaj zje gruszeczkę na śniadanie i troszkę omleta, więc bierzemy się za śniadanie. Tomek dzisiaj sobie wybrał płatki na mleku. I oczywiście kawka musi być, więc kawka zrobiona i zaraz biorę się za picie, bo potrzebuję takiej mocnej kawy. My wróciliśmy właśnie ze spaceru i teraz Laura będzie jadła kaszkę z bananem. Zaraz tego banana rozgniotę i tutaj wrzucę do jej kaszy. A na drogę bierzemy skumany, dynię z marchewką w owocach i mleczko. Także dobra, ja jej daję już jedzonko, bo słyszycie, że jest głodna. Kto to tak krzyczy? Proszę pani? Kto to tak krzyczy? Będziesz jadła kaszę z banankiem? Tak? Będziesz jadła? Niam, niam? Miam, miam, miam i jedziemy, tak? Na działeczkę. Byłyśmy na spacerku razem z tatą, a teraz bierzemy się za jedzenie i będziemy uciekać, tak? Super. Dobra, Laura się tam bawi zabaweczkami, a ja się położę na chwilę na macie z pranamatu, którą dostałam od swojego męża i na której już w sumie długo nie leżałam, więc stwierdziłam, że mi się przyda, bo mnie troszkę plecy bolą. I tu Wam od razu pokażę klepkę, którą wzięliśmy. Pewnie zawijać na tą działkę, ale to jeszcze na spokojnie, bo tutaj Laurze zrobiłam tą kaszę, o której Wam mówiłam i rozgniotłam tutaj bananka, ale Laura na razie stwierdziła, że nie ma ochoty i dlatego ja się położę na macie, odczekamy chwilę, nakarmimy ją i się zabierzemy wtedy na spokojnie. W międzyczasie to sobie wrzucimy do torby, tutaj mleczko też ma zrobione,
też wrzucimy tutaj, aparat też mój będzie i biorę ze sobą kaszkietówkę. Także tak. Jestem po leżeniu i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Powiem wam, że już dawno nie leżałam, ale masakra, jak mi się popijało to wszystko. Laurę przebraliśmy w nowe ubranko. Od babci dostała, tak? I już będziemy mykać. Chwilę posiedzieliśmy w domku. Akurat chmury teraz są, więc będzie fajnie wyjść. I pójdziemy sobie na dwór, tak? I jedziemy, tak? Tak, zobaczcie, z tyłu są jeszcze nasze ubrania z wesela, bo nie było kiedy wziąć, ale przy okazji wesela to powiem wam, że szykuje nam się drugie wesele, które będziemy mieli w sumie już niebawem, może okno zamknę, bo nie wiem, czy mnie słychać, które mamy już niebawem i na drugie wesele również nie zabieramy dziecka, także zostawiamy ją drugi raz mojej mamie. Bo tak jak wtedy powiedzieliśmy, tak teraz też uważamy, że na wesele nie będziemy zabierać dziecka, tak? Laura? Laura sobie zostanie z babcią. Teraz pogoda generalnie jest taka, że jak jest cień, to jest dużo, dużo fajniej niż jak były te poprzednio upały 30-parostopniowe. Taka pogoda jest jak najbardziej w porządku. Jak mówię, jak są chmury, to w ogóle już fajnie, bo daje to taki lekki chłodek. No, ale że w aucie nie mamy klimatyzacji, to otwieramy po prostu okna, także nie mamy klimy, nie wejdę? Tak, bez klimatyzacji. Bez klimatyzacji jest. No i tak męczące jest, jak jest dłuższa podróż, ale myślę, że do wytrzymania. Na pewno w najbliższej przyszłości planujemy kupić auto w kombiaku, no bo w tej audycji jest tak też, że jest ciasno, żeby fotelik wsadzać i wyciągać, ale na razie jakoś dajemy radę, więc nie jest tak źle. Ja leżałam na macie, mogliście zobaczyć efekty, więc samo przez się możecie się domyślić, że efekty ta mata daje. Tylko wiadomo, że fajniej jest kłaść się regularnie, tak? Laura Wygruszka. Tak, jedno co się rzuca w oczy. Uwaga. Ta-dam! Laura, już ci otwieram. Może wyciąga Laurę. Zanimy Tomka pracę. Zostawiamy, tak? Myślę, że tak. Tak. Okay. Dobra, Tomek przeciera szlaki. Czego można się bawić w tej trawie? No i zobaczcie. Dobra, tak wygląda ten blaszak. Kupiliśmy go po taniości, więc aby tylko nam starczył podczas budowy. Dobra, gdzie jest wejście? Aha. Tu jest wejście? Nie, powiem ci, nie wygląda źle. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Zobaczcie, tam są drzewa wszędzie. Generalnie myślę, że... Dobra. Wielkie otwarcie. Wow! Tyle miejsca. No i dobra. Ej, no nie wygląda tak źle. No wiadomo, ma trochę tutaj widać. Widzicie przeloty dziurowe. Ale ja wiem. Nie. Ogólnie myślę, że okej. Okay. Za 800. Nie? Także tak to wygląda. Będziemy pewnie zaraz uciekać. Laura, chcesz zobaczyć? Nie? Tatuś zrobił, tak? Budynek w sumie nie. No pomieszczenie, gdzie będą składowane jakieś tam rzeczy na budowę, a potem to będzie get out, to myślę, że okej. Okay. No, spokojnie. Tak, Laura? No, dobra, no to co? Chyba idziemy. Jesteś szczęśliwy? Sam zrobiłem. I stoi. Tak, Tomek sam postawił, więc nie odleciał przy burzy ostatniej. Tak, nie odleciał.
przed będzie budynek. A przed będzie budynek mieszkalny. Także myślę, że Tomek okej wszystko. Tylko strasznie alergię Tomek ma i jak stawiał ten blaszak, to mówił, że cały czas kichał i prychał. Tak, co parę sekund. Także pa pa, nasz budyneczku i nasze działeczko. Wow. Oni nas widzą, a my ich, wiesz? Portal. Portal z Wiedniem chyba, tak? Portal z Wiedniem. My widzimy, kto się znajduje w Wiedniu. A oni widzą nas. Śmiesznie. No. A tam Laura ma balonika. Kupiliśmy z Tomkiem na Hel. Balonik. Myszka Miki. My już wróciliśmy, Laura jest tutaj na podłodze. Co, i mamy już późniejsze popołudnie. Ja się chciałam z Wami pożegnać w sumie, już chciałam zakończyć tego vloga dzisiaj. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że w końcu w sumie przez przypadek odwiedziliśmy coś, co ja chciałam zobaczyć. I jest to taki portal, który mogliście zobaczyć w urywku wcześniej, gdzie widzieliśmy osoby, które były w Wilnie. Bo wcześniej powiedziałam Wiedeń, a to chodziło o Wilno oczywiście. I to jest w sumie pierwsza chyba rzecz, bo nie wiem, czy coś takiego jeszcze w Polsce jest gdzieś. Chyba tylko w Lublinie mi się wydaje, że właśnie zrobili taki portal, że wiecie, że przechodząc przez tą kupułę naprzeciwko, widzicie osoby w teraźniejszym czasie, które znajdują się właśnie w Wilnie. Także no fajnie, tylko jej minus jest taki, że oni mają tą kamerę dziwnie skierowaną właśnie na pasy. No. Także tak, no. Spędziliśmy sobie miłe popołudnie i teraz sobie posiedzimy w domku trochę, także z Wami się żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, z nami czas. Pa, pa! I Laura też się z Wami żegna, tak? Kiciu? Tak, pa, pa!